Witam Państwa, jak zawsze o tej porze zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim. Witam Pana Ministra. Witam, dzień dobry. Panie Ministrze, o tym już mówiliśmy w zbliżeniach. W Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstał Centralny Park Inwestycyjny Dźwieżno, 468 hektarów. W Pana ocenie, co przyniesie regionowi? Pani, to jest bardzo ważne miejsce, ponieważ pod inwestycje, również te zagraniczne, jest w Polsce dużo terenów takich rozproszonych, które mają po kilkanaście hektarów. Natomiast w jednym miejscu kilkaset hektarów to jest ewenement i to jeszcze podkreślam gruntów państwowych. Trzymamy je w pewnej rezerwie. One leżą tuż przy autostradzie na terenie gminy Chełmża. I strefa gdańska mówi, że są inwestorzy zainteresowani właśnie dużymi powierzchniami po 100-200 hektarów. Takich terenów praktycznie w Polsce praktycznie nie ma, więc to jest coś naprawdę unikalnego. I jeżeli by się udało uruchomić tam duży teren inwestycyjny, zarówno dla inwestorów krajowych, ale również tych zainteresowanych ze świata, to właściwie w tej części województwa kończy się problem również i bezrobocia. I byłby to potężny zastrzyk inwestycyjny i takie koło zamachowe inwestycji. A jeszcze minister Adamczyk, który dzisiaj na moje zaproszenie, minister infrastruktury, gościł w województwie, zadeklarował, że powstanie dodatkowy zjazd autostradowy właśnie tuż przy tej strefie, w miejscowości Dźwieżno. Decyzja jest właściwie podjęta, jedynie kwestia skorelowania budowy tego nowego zjazdu, tego węzła komunikacyjnego z tempem prac i inwestycji w strefie. To jest bardzo dobre wydarzenie dla naszego województwa. Dzisiaj też pan minister przekazał informację, mówię tutaj o konferencji prasowej, która się właśnie odbyła w czwartek, że będzie przebudowana komunikacja w Lubiczu, ten cały układ komunikacyjny. To jest efekt też sygnałów, jakie napływały do pana mieszkańców. No tak, jestem posłem przecież tego terenu. Ludzie w Lubiczu są bardzo zdenerwowani, bo stoją w długich korkach. Zresztą to jest zjawisko przy większości dużych miast w Polsce, niełatwe do rozwiązania. Obserwujemy wokół Torunia zjawisko dość powszechne. Ludzie wyprowadzają się z miasta, osiedlają się na terenach gmin podmiejskich. Pan minister mieszka na tym terenie, ja więc mieszkam też, i jak podejrzewam, doświadcza w tych korkach tych stoję. Sytuacji. Tam jeszcze jest dodatkowy układ dojazdu do autostrady w Dolnym Lubiczu. To wszystko powoduje, że i ten ruch tranzytowy, który tam przechodzi, i ci z osiedli, które powstają na terenie gminy Lubicz, Obrowo, Czernikowo, ci ludzie rano stoją w korkach do miasta, po południu z miasta. I to dalej tak być nie może i nie będzie trwało, dlatego podjąłem starania, okazuje się, że skuteczne, i jestem wdzięczny ministrowi Adamczykowi, że przygotował program inwestycyjny, który umożliwiał uruchomienie środków publicznych. Już i dyrekcja regionalna w Bydgoszczy, Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, może przystąpić do prac, które doprowadzą do w pierwszej kolejności udrożnienia odcinka od Lubicza Górnego do autostrady, czyli Lubicz Górny, Lubicz Dolny. To jest ten newralgiczny, w tej chwili najtrudniejszy odcinek, w taki sposób, żeby również ci z boku mogli wjechać, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli puścimy tylko ruch trasą główną, to ci z boku nigdy by się nie dostali. I w kolejnych etapach będzie to w kierunku Dobrzejewi, czyli Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, tak żeby to rozładować. To jest może i w pewnym sensie rozwiązanie takie doraźne, czy też takie, które prędzej czy później też się wyczerpie, bo najważniejszym problemem jest ustalenie, gdzie na wschód od Torunia będzie przebiegała trasa ekspresowa S10. Ona nie jest tylko problemem na odcinku Bydgoszcz-Toruń. Ciągle trwa dyskusja. To jest ważne, ale ona również musi znaleźć jakiś skuteczny przebieg, kanał, ten korytarz do przebiegu na wschód od Torunia. I puszczanie tego w te bardzo zurbanizowane tereny wokół Torunia jest problematyczne, bo wszędzie jest kłopot. Tam nie ma pustego miejsca. Trzeba by likwidować na przykład kilkaset domów nowych, nowo pobudowanych, żeby puścić trasę szybkiego ruchu. To jest koncepcja marszałka Całbeckiego, sensowna, która mi się wydaje być logiczną, żeby puścić to od Lipna, powiedzmy z tamtej strony, od strony Sierpca,
w kierunku na nową przeprawę, która będzie na Wiśle poniżej Tamy we Włocławku, to w Siarzewie, to by rozwiązało problem. Ale to nie można za tym czekać, to jeszcze kilka lat, a w Lubiczu no, nie można dalej w tych korkach stać. Panie ministrze, przejdźmy teraz może do sektora już rolniczego. Rolnicy w Grecji, dam przykład, dostają ponad 500 euro do hektara, w Holandii ponad 400, w Belgii, Włoszech i na Cyprze ponad 350, w Polsce około 220 euro wpływa z hektara do rolnika. Są realne szanse, aby polscy rolnicy otrzymali takie pełne dopłaty do hektara na tak zwanym pełnym też europejskim poziomie? Oczywiście, że są. Przede wszystkim zmiany finansowania w Unii Europejskiej można dokonywać tylko raz na 7 lat. Tego ja się dziwię, albo to świadczy o głupocie, albo złej woli. Słyszę cały czas ze strony polityków PSL-u, ba, PiS nie zrobił tego w zeszłym roku, w tym roku nie podniósł dopłat. No to trzeba było je podnosić, kiedy była siedmiolatka 14-20, bo tylko wtedy można. My odpowiadamy za to, co będzie po 20 roku, czyli lata 21-27. I tu jest pełna determinacja rządu. Ja się cieszę, bo również padła jednoznaczna deklaracja ze strony najważniejszego w Polsce polityka, czyli Jarosława Kaczyńskiego, że Polska nie dopuści do przyjęcia budżetu Unii Europejskiej, który będzie dalej krzywdzący. I tam jest wymagana jednomyślność, przypomnę, więc stanowisko pojedynczego państwa jest ważne. To jest zresztą również stanowisko innych krajów z naszej części Europy i Grupy Wyszehradzkiej i krajów nadbałtyckich. Spotykałem się kilka dni temu z trzema ministrami Litwy, Łotwy i Estonii. Tam jeszcze mniej rolnicy. Jeszcze mniej i oni mówią, Krzysztof, no my musimy twardo wspólnie walczyć. Ustały przyczyny, że my musimy się godzić na niższe dopłaty. Koszty mamy już europejskie. Mamy konkurować z Niemcem, z Holendrem, z jakimś innym, kiedy on dostaje dużo większe dopłaty. Ja bym chciał, żeby też dobrze to rozumieć, ponieważ dopłaty w poszczególnych krajach się różnią również ze względu na typ uprawy. Na przykład wymienione przez panią kraje południowe, śródziemnomorskie, mają dopłaty do oliwek, do cytrusów, do sektora wina, ale to wszystko się sumuje, również dopłaty sektorowe w produkcji mięsa wołowego, do krów mamek, do cielaków, to jest dość złożone. Największą dopłatę ma Malta, 600 euro. Tak, ale to się wszystko robi w ten sposób, że później te sumy tych dopłat dzieli się przez ilość uprawnionych hektarów i wychodzi, ile to jest. I my już dalej się na to nie godzimy, żeby być znowu tym głupim jasiem, który ma znowu ileś lat czekać. Panie ministrze, czyli jakie koronne argumenty są strony polskiej, żeby te dopłaty wyrównać? Jednakowe koszty, również to, że my potrzebujemy te pieniądze na rozwój i na konkurencyjność, bo inaczej przegrywamy konkurencyjność. Raczej mówimy, że wspólnie z krajami Europy Zachodniej, które korzystały dużo dłużej z tego wsparcia, mamy razem walczyć o pozycję Europy na świecie, szukanie nowych rynków, innych kontynentów. Tu jest potrzebna współpraca, a nie to ciągłe sytuowanie nas w roli tego proszącego. Ja zresztą ze smutkiem stwierdzam, że nigdy nie było determinacji. Ja pamiętam, kiedy w 2003 roku, przed wejściem do Unii, wrócili nasi negocjatorzy i wtedy wicepremier, chyba nawet rolnictwa z PSL-u, pan Kalinowski, wyjął z kieszeni banknot 50 euro i mówi, ludzie, Unia będzie nam pieniądze dawała. Wtedy wynegocjowano 25% dopłat do hektara, tak, no, i mówiono, że to jest już sukces. Po pierwsze, Unia nam żadnej łaski nie robi, bo jesteśmy krajem członkowskim, spłacimy składki, jesteśmy w mechanizmie unijnym. My nie oczekujemy, chcę podkreślić, nic więcej ponad to, co się należy, co jest z wielkości kraju, ilości gospodarstw, struktury tych gospodarstw. A wtedy jeszcze to my 25% przez pierwsze lata tylko dostaliśmy z Unii, co się należało, a resztę płaciliśmy z własnego budżetu. A na jakim etapie są te przygotowania, o których mówimy, czyli wyrównanie dopłat do hektara? Będą się toczyły tak na dobrą sprawę zimą i wiosną, dlatego że teraz ze względu na wybory do Europarlamentu i również to, że jeszcze nie ma komisji, to wszystko jest jakby wstrzymane i dopiero ruszy po ukształtowaniu komisji. I tu mamy absolutnie wielkie nadzieje, że Polak będzie tym jednym z najważniejszych komisarzy, bo ja przypomnę, wspólna polityka rolna to jest prawie 40% budżetu Unii Europejskiej, więc to jest jedno z najważniejszych stanowisk. Janusz Wojciechowski jako kandydat Polski, rozumiejący naszą część Europy, rozumiejący i to wychodzenie z komunizmu i to niedoinwestowanie i strukturę naszych gospodarstw, postawienie na te gospodarstwa również mniejsze, rodzinne, na żywność wysokiej jakości, na ten rozwój zrównoważony, czyli szanujący również przyrodę, takiego komisarza nam trzeba. To jest autentycznie wielki sukces premiera Morawieckiego i rządu, że w ogóle w Unii pani von der Leyen
uznała, że ten kluczowy resort dla Unii Europejskiej będzie dla Polaka. Panie ministrze, wróćmy do naszego regionu. 10 września podczas obchodów regionalnych 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiedział pan minister takie słowa. Agencja ma być przykładem instytucji życzliwej i pomocnej, a nie bezdusznej i opartej o przepisy realizowane z żelazną konsekwencją. Skąd taka wypowiedź? Wie pani, jestem przede wszystkim rolnikiem, ale również spotykam się z rolnikami codziennie. Agencja jest potrzebna. To jest agencja płatnicza, która ma obsługiwać programy krajowe, unijne. Jest największą w Europie, zatrudnia ponad 11 tysięcy ludzi. I ja się dziwię, że taka armia ludzi ma problem z szybkim rozpatrzeniem wniosków składanych przez rolników, szczególnie tych inwestycyjnych, bo w miarę sprawnie idą dopłaty bezpośrednie, nawet zaliczki. W tym roku zaliczki będą największe w historii, bo komisja się zgodziła na mój wniosek, żebyśmy mogli wypłacić już od połowy października zaliczki, jakich jeszcze do tej pory nie było. Ale te wnioski inwestycyjne, choćby na modernizację czy na wsparcie dla gospodarstw zajmujących się rolniczym handlem detalicznym, które chcą tam doinwestować, no nie mogą trwać miesiącami czy latami. W końcu chłop zapomniał, na co złożył. Zmieniły się i ceny, i zaświadczenia, które musiał złożyć, są już nieważne. Agencja musi robić to zdecydowanie szybciej. A z czego to wynika, to opóźnienie? I z nadmiernych biurokratycznych przepisów. I ja to staram się upraszczać wszystko, co jest możliwe. Ale również z takiej asekuracji, takiego trochę takiej lękliwości, takiego pilnowania przecinka przez pracowników agencji, bo lepiej się nie narażać, lepiej nie podejmować żadnych decyzji, niż podjąć decyzję, która może będzie jakaś tam komuś się nie podobała. Nie, mamy przede wszystkim pomagać rolnikom w pozyskiwaniu środków unijnych, bo te środki nam się należą. Ja boję się, na razie nie ma takiego zagrożenia, ale boję się, że możemy stracić część pieniędzy unijnych, a to byłaby kompletna głupota. Panie ministrze, agencja obsługuje rządowe programy kierowane do rolników. Patrząc na działalność agencji globalnie, o jakim wsparciu mówimy? Panie, to są ogromne pieniądze. To jest przez te 15 lat od wejścia do Unii Europejskiej, to jest ponad 300 miliardów złotych. Dość powiedzieć, że nawet same płatności bezpośrednie, czyli to bezpośrednie wsparcie dla rolników, to jest rocznie około 14,5 miliarda złotych. Poszczególne programy są również bardzo duże. Chodzi o to, żeby... To jest trochę na zasadzie, kto szybko daje, dwa razy daje. To ma być szybko obrobione i przekazywane rolnikom. Agencja nie jest od kształtowania polityki rolnej. Ja dość brutalnie to tłumaczę również szefom agencji, wojewódzkim i tym, których tam pozmieniałem w Warszawie. Jest od wykonywania polityki, od sprawnego wykonywania polityki państwa, a ocena zależy od sprawności wydatkowania środków dla rolników. Od 17 września kolejny nabór wniosków. Tak, dodatkowa robota dla agencji, ale to, co zapowiedziałem, we wrześniu rusza nabór na poprawianie melioracji, na gospodarkę wodną, na to, co nazywamy retencją i systemami nawodnień gospodarstwa. Oczekujcie państwo informacji i w agencji, i w mediach. Od 17 września rusza nowe, bardzo potrzebne dla rolników zadanie. Dziękuję bardzo za obecność w studiu. Przypomnę, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim, był moim i państwa gościem. Do zobaczenia do 19. Dziękuję. Dziękuję bardzo.